Soczewka skupiająca, więc taki symbol. F to jest odległość ogniska od soczewki, czyli tu, w tym miejscu, jest ognisko. To jest podwojone ognisko, ten punkt. X-em oznacza się odległość przedmiotu od soczewki. X oraz F przydają się w równaniu soczewkowym, a w tym zadaniu przyda się tylko śledzenie promieni. Będę sobie wyobrażał, że cała ta strzałka, ołówek, świeczka, płomień świeci. Każdy punkt wysyła promyki. Ale żeby wiedzieć, gdzie ona będzie z drugiej strony, wystarczy, że znajdę, gdzie jest punkt ten tutaj i ten drugi. Jeśli znajdę, że ten jest tu, a drugi tu, no to połączę i to będzie obraz tej strzałki. Ale uproszczę sobie zadanie. Wykułem, że jeśli coś leży na osi optycznej soczewki, czyli na kresce prostopadłej do soczewki i przechodzący przez jej środek, to obraz tego czegoś dalej pozostanie na osi optycznej soczewki. Czyli tu gdzieś będzie obraz tej strzałki, ale on na pewno będzie spodem przyklejona do osi optycznej. Więc w tym przypadku skupię się tylko na wierzchołku strzałki. Wyobrażę sobie, że ona świeci, wysyła sobie promyki. Pierwszy promyk będzie czerwony. Wystarczy prześledzić trzy promyki, żeby takie zadanie rozwiązywać. No to śledzę. Pierwszy promyk puszczę równolegle do osi optycznej. Taki promyk po przejściu przez soczewkę trafi w ognisko, w to drugie ognisko tutaj. Soczewka jest symetryczna, więc ma dwa ogniska. Jeśli z tej strony leci światło, to promyki równoległe zostaną skupione w ognisku. Jeśli by leciało z prawej strony, to promyki zostaną skupione w tym ognisku. Pełna symetria. Drugi promyk, który prześledzę, to promyk przechodzący przez środek soczewki. Jeśli soczewka jest cienka, a takimi zajmujemy się w liceum, no to temu promykowi nic się nie dzieje. Jest łatwy, więc zielony. I kolejny promyk, na pomarańczowo, to promyk, który z punktu widzenia soczewki przyleci z ogniska. Ten promyk z punktu widzenia soczewki przyleciał z ogniska. Taki promyk po przejściu przez soczewkę będzie się poruszał równolegle do osi optycznej. Specjalnie wziąłem kolory pomarańczowy i czerwony, bo one są podobne, bo promyki pomarańczowe i czerwone to te same promyki. Równie dobrze to światło mogłoby być stąd. Wtedy to byłby promień poruszający się równolegle do osi optycznej, który po przejściu przez soczewkę trafia w ognisko. Czyli czerwony jest odwróceniem pomarańczowego, albo w drugą stronę. Światło może być w dwie strony. Tu, gdzie się przecięły, będzie obraz przedmiotu, będzie czubek strzałki. No a że spód jest przyklejony, no to strzałka będzie jakby do góry girami, nie? I już, to jest obraz przedmiotu. Śledziłem trzy promyki, chociaż do wyznaczenia położenia czubka strzałki, obrazu czubka strzałki, wystarczyłyby mi dwa promienie. Więc po to trzy. No bo jeśli umiem śledzić trzy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby jeden zapomnieć. I tak narysuję obrazek. A jak umiem śledzić tylko dwa i jeden zapomnę, no to... No źle. W tego typu zadaniach przeważnie jest polecenie dalsze. Podaj cechy otrzymanego obrazu. Ja tu dostałem obraz, który jest rzeczywisty. To oznacza, że jeśli tu umieszczę ekran, ekran to jest ściana, kawał kartki, książka, cokolwiek, to na tym ekranie zobaczę obraz tej strzałeczki, tylko pomniejszonej do góry nogami. Czyli jest pomniejszony, bo to widać z obrazka i do góry nogami. Tylko się nie mówi do góry girami, mówi się odwrócony. I to tyle. I tego nie uczymy się na pamięć, bo uczenie się tego na pamięć jest głupie. Konstrukcję tak czy inaczej trzeba umieć, a z konstrukcji wynikają te cechy obrazu. I dowolny przedmiot umieszczony w dowolnym miejscu, odleglejszym od soczewki niż podwojona ogniskowa, czyli wszędzie tutaj i tam dalej, da obraz o tych cechach. No i to tyle właściwie. Można sobie wziąć tego, lupę i popatrzeć. Na przykład lupa potrafi dać obraz okna na jakiejś kartce papieru, czy na ręce, czy na czymkolwiek. I to będzie taki obraz. Bo przeważnie lupę będziemy trzymali dalej od okna, niż od kartki papieru, na którym chcemy obserwować obraz.